jeżeli użyjesz kodu FIACO, będziesz mógł otworzyć jedną skrzynkę na stronie. Zapraszam. Hej, cześć siemaneczko, witajcie w najnowszym odcinku na moim kanale. Jak dobrze wiecie, operacja Wildfire zakończyła się już ponad 5 miesięcy temu. I słuchajcie, myślę, że nadszedł czas, aby Valve wydało to nową operację. Ludzie się tego domagają, community się tego domaga i przede wszystkim ja się tego domagam. W takim razie nadszedł czas na operację i w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy mam jakieś powody sądzić, że ta operacja będzie już niebawem, czy nie do końca. W takim razie cóż, zapraszam was na ten odcinek, zaczynamy! Dobra, a więc słuchajcie, operacja Wildfire, jak już mówiłem, skończyła się 5 miesięcy temu. Jest to czas niezwykle długi, jak na odstęp pomiędzy operacjami w CSGO, gdyż najdłuższa przerwa pomiędzy operacjami była pomiędzy operacją Bloodhound a operacją Wildfire i trwała ona 6 miesięcy, co było najdłuższym czasem, jak już mówiłem. Teraz przerwa pomiędzy ostatnią operacją, czyli operacją Wildfire, jest już ponad 5 miesięcy. Co za tym idzie, no powoli zbliża się czas nowej operacji. Kolejną sprawą jest ostatni update. I chodzi mi tutaj o te grupowe lobby, tak? No ale jaki ma to związek z nową operacją? Ano taki, że jak dobrze wiecie, w operacji są misje co-op, czyli misje, które przechodzimy w dwie osoby. No i podczas ostatniej operacji, to jest Wildfire, ludzie często narzekali, że nie mają z kim właśnie tych co-opów zagrać. No i myślę, że właśnie jest to krok ze strony Valve, aby ludzie właśnie mieli z kim grać. Pomyślcie, należy się do jakiejś większej grupy, typu Dinosaur, nie wiem, Cloud9 czy Virtus Pro, tak? No i macie czas zagrać sobie takiego koopa. No i tworzycie takie lobby, nie wiem, piszecie ogłoszenie na tej grupie, że chcecie zagrać i tak dalej. Myślę, że jeżeli w takiej grupie jest trochę osób, myślę, że akurat znajdzie się jakaś, która to właśnie chciałaby w tym momencie z wami zagrać i myślę, że wtedy z wami zagra. Kolejny fakt jest też połączony z najnowszą aktualizacją, a mianowicie chodzi tutaj o dodanie skrzynki, Glove Case. No i jak dobrze wiecie, jeżeli wychodzi operacja, musimy kupić przepustkę tej operacji. Jest to koszt 6,50 euro, coś w ten deseń. No i wtedy, kiedy wychodzi i przepustka i operacja, wtedy ludzie wolą sobie doładować portfel Steam za 5 euro i kupić za to tam oto i przepustkę, a nie skrzynki. No bo według mnie na przykład o wiele lepiej i stabilniej jest kupić taką operację ze względu na to, że wtedy macie jakieś tam misje, macie zapewnione ileś tam godzin kampanii, przy czym też dobrej, fajnej rozrywki. A jeżeli kupicie taką skrzynkę, najczęściej wam poleci skin za kilka centów, no i myślę, że community jest tego świadome, no i raczej jest tego po prostu świadome, że raczej nie polecą im glavesy z takiej skrzynki, tylko bardziej takie P2000 czy jakiś ten niebieski skin. No i myślę, że może to być taka nowa, mała taktyka Valve. A mianowicie, w tym tygodniu wypuszczamy nową skrzynkę, oczywiście ludzie ją kupują, cena schodzi w dół, no i wtedy, kiedy cena już zeszła ileś tam w dół, że ta skrzynka kosztuje euro czy dwa, no to wtedy wypuszczamy operację, no i ludzie wtedy już po prostu kupują tą operację i tak, i tak. Także myślę, że też to może być właśnie sposób Valve. Teraz ludzie już kupili te skrzynki, cena idzie w dół, no i tak według mnie może jest jakaś szansa, że za niedługo wyjdzie ta operacja, ale tak jak mówię, są to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia poparte tymi argumentami, lecz nie ma na nie żadnych jakiegoś potwierdzenia ze strony Valve. Kolejną sprawą jest nowe Inferno. Słuchajcie, ono zostało już dodane jakiś czas temu do CSGO, no i ludziom się spodobało. Może tam są jakieś opinie, że a, o wiele słabsze od starego Inferno, a, słabe, ale ludziom i tak się bardziej spodobało niżeli Nuke. Mniejsza o to. W każdym bądź razie, myślę, że Valve docelowo dąży do tego, aby Inferno wróciło do grupy map turniejowych, czyli że bogeny na turniejach. No, w końcu wydali dużo kasy na tą mapę, dużo w nią włożyli, no to by się przydało, żeby ona chociaż była jakoś tam grana, nie? A patrząc na to, ile ostatnio profesjonalni gracze nie grają Nuka, myślę, że Valve sobie dało do myślenia i pomyślało, kurczę, zlamiliśmy z tym Nukiem. I myślę, że teraz może chcą jakoś naprawić je i wrzucić za Nuka, albo też za inną mapę w sumie, wrzucić właśnie to nowe Inferno, aby to na nim były rozegrywane profesjonalne mecze. Myślę, że operacja byłaby tutaj idealnym momentem, aby dodać to Inferno. Wiecie, przy okazji wrzucić nowe mapy, zmienić Inferno, zresztą tak jak to było przy okazji Wildfire, tak? Wtedy wypadło Inferno, wszedł Nuke. No i ostatni argument na dziś. Słuchajcie, ostatni update, pomimo tego, że był duży, dodawał rękawiczki, zmieniał kilka ważnych rzeczy oraz kilka dodawał, nie był tak zwanym Winter Update'em. Otóż Winter Update'y są to właśnie takie aktualizacje, które są wydawane, jak sama nazwa wskazuje, na zimę i są to dosyć duże update'y. Przypomnijmy sobie chociażby update z ostatniego roku. No dobra, on może nie był do końca udany, dodał rewelacyjną broń, ale to był duży update. Przyznacie, to był duży update. Oprócz tej broni, no było tam wiele innych rzeczy, ale Winter Update jest to jednym z największych update'ów w ciągu całego roku i tak już jest od kilku lat. I śmiem twierdzić, że jest pewna szansa na to, aby właśnie to w tym nowym Winter Update
Winter Update 2016 znalazła się właśnie też nowa operacja. Myślę, że Valve też tak trochę nie ma co dodać, tak? Bo wiemy, że no oczywiście Valve nie doda serwerów 128 ticket, nie doda nowego silnika, nie zmieni hitboxów, no bo przecież po co? Lepiej dodać nową skrzynkę rękawiczki. Także myślę, że akurat Valve oczywiście lubi nas zaskakiwać. Lecz tak jak się zastanawiałem, nie bardzo jest co dodać nowego, tak? Trzeba byłoby naprawdę zrobić jakąś ewolucję, co oczywiście jest tematem na Winter Update, tak? Ale myślę, że Valve ostatnio jakoś tak, zobaczmy, no, nie dodaje jakichś super nowości, tak? Te rękawiczki, owszem, ale nie ma żadnych większych nowości oprócz tego. Możliwe, że jest to po prostu taktyka Valve, że szykuje coś naprawdę dużego, coś, na czego domaga się właśnie community, albo po prostu, no, nie czeka nas nic specjalnego. Okej, więc słuchajcie, w tym odcinku to już było na tyle. Oczywiście, tak jak to już mówiłem, nie jestem tego na 100% pewien. Są to tylko argumenty, które zauważyłem ja, moi kumple. W każdym bądź razie są to argumenty, które zauważa też community. I tak na tą sprawę, nie wiadomo, raczej się tego nie dowiemy, czy nowa aktualizacja się zbliża, czy nie. Kiedy ona będzie? Myślę, że na pewno będzie, ale kiedy, ciężko jest powiedzieć. Cóż, to już było na tyle. Dzięki, że ktoś do końca ten odcinek. Mam nadzieję, że ten cię spodobał. I widzimy się przy okazji kolejnych na moim kanale, które już za niedługo. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej, hej.